No to idziemy na jakiś spacerek wzdłuż plaży. Sprawdzimy, co tutaj jest. Mam nadzieję, że temat wody został zakończony. Udało mi się wykąpać. Jest woda. Wychodziliśmy, jest woda w dwóch pokojach. A jak będzie, jak wrócimy, zobaczymy. Jumbo. No tak wygląda plaża. Gdzie po prostu dziewczyny miały iść w lewo. To niedobrze, to nie jest dobry kierunek w lewo. No zobaczymy. Idziemy zobaczyć. Tutaj chyba jest port rybacki jakiś. Zaraz przylukam, co tutaj widać i co tu słychać. Po poranku przypłynęły łodzie. Pod nasz hotel podjechały 2-3 samochody. Zapakowali ryby z tych łodzi i pojechali na miasto. Być może nawet do stamtąd. Na ten bazar. To była godzina gdzieś 7, więc na 8 przyjadą, tak jak widzieliście może na poprzednim filmie. Tutaj panowie ciężko pracują. Jumbo! Powiem wam, ciężka robota. Układanie takich sieci. Bardzo ciężka robota. Ale gadają chłopaki. Nikt się nie śpieszy. Jumbo! Zobaczcie, jak wynoszą sieć. I co z tego, że rosną palmy? Co z tego, że cieplutko? Jak trzeba się mocno nacharować. Może niedługo. Może niezbyt wydajnie, ale na pewno mocno. No ale zawodowo to robią. Widać, że to nie robi człowiek tylko pierwszy raz. Naprawdę ładnie zwijają sieć. Co jakiś czas ją jeszcze liną związują, żeby się nie rozwiązywała. I wszystko na plaży i układają. Tutaj trzech gości naprawia łódź z tamtej strony, wydubuje stare spróchniałe dechy. Zobaczcie. Wszystko przy pomocy dłuta, młoteczek. Nie ma lekko. Tu czas się trochę zatrzymał. A na pewno leci dużo, dużo wolniej niż u nas. Uśmiechnięci, zadowoleni. Zobaczcie, jak budują kolejny kuter czy łódź rybacką. Hotele. Widzę, że tu po drodze jest kilka takich inwestycji niedokończonych. Ogólnie na tej plaży, w okolicach portu oczywiście syfnie. Nie potrafią tego upilnować. Zjedzą, wypiją butelkę do wody, łup. Papierek do wody, łup. Ale pamiętajcie o tym, że to nasze zakrętki od Coca-Coli mordują delfiny. Naprawdę? Ktoś wierzy w takie głupoty? No proszę. A nawet w tym bałaganie dziewczyny znalazły sobie ładny cypelek. Jest tu kilka takich zakątków. I na dobrą sprawę można byłoby się nawet teraz spokojnie poopalać. Trochę nie, bo mamy pochmurne, ale miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Pięknie tu jest. Naprawdę pięknie. I zobaczcie, ile ludzi. Pełno turystów. Tutaj trzech panów przekupuje plażę. Próbuje znaleźć robaki, powiem wam, że patrzcie. Takie robactwo. Tutaj kolega ma następny. Zobaczcie. Moi nowi znajomi z plaży. O. Robota nie lekka. Thank you. A u nas idą do sklepu i kupują. A u nas robaki są też w markecie. Kolejne miejsce, gdzie budują łódź. Tak to wygląda.
Ale to, że tamci panowie wykopywali robaki w piasku plaży, no to jestem zdziwiony. Ja wiem, że się chodziło na ogródek do babci kiedyś, ale na plaży wykopać robaka i mieli tego sporo. Ale patrzcie, jaki tutaj jest syf. To wszystko z Europy przypłynęło. Twierdzi pani Maja Staszewska albo jakaś inna celebrytka. To nasze zakrętki od napojów mordują mi delfiny. Tak będę zeznawał, Wysoki Sejmie. I tak będę zeznawał. Tu panowie składają sieć. O, nie wiem, czy ona jest ogromna, bo ja nie jestem specjalistą od połowu ryb. Ale teraz śmieją się ze mnie. Pogadałem z jednym. On mówi, że gada tylko w Suahili. Tamten krzyczy, a oni wszyscy mają ze mnie bekę. No i dobrze, to mają. Wszyscy mają ze mnie bekę tutaj. Na łodzi jest tu od groma. I takich dużych, i mniejszych. Do jakiejś większej stoczni, że tak powiem. Akurat te łódki wypełnione wodą, ale tutaj budują piękne rzeczy. Drzewo nazbierane. A to jest chyba drzewo na opał. Patrzcie, oni to coś jeszcze robią. Dziambo. Oni tutaj chyba suszą ryby. Martynka, to są ryby. Mieliśmy wrażenie z daleka, że to może algi, bo widzieliśmy na jednej z plaży, zbierają algi. Ale oni tutaj po prostu suszą ryby. Zobaczcie, ile tego jest. A jaki zapach, to wam nie opowiem. Jeszcze raz, kochanie. Zobaczcie, wszystko rączkami ładnie. Panowie przepadają. Jumbo. Martynka, mówię, że trzeba przypuszczać, że nie będzie padać, skoro suszą. Tak. Gdy jechaliśmy tutaj na Zanzibar tydzień temu, ciągle prognozy pogody mówiły o tym, że ma padać. Jesteśmy tutaj już 7 dni i jeszcze kropla deszczu nie spadła. Dzięki Bogu. Tylko co oni tutaj... Temperatura sięga powyżej 40 stopni. To tak, odczuwana na pewno. To leci z nas po prostu. Wiecie co, zobaczymy, co te panie tam robią. Co one tam gotują w tych garach. Zaraz zobaczymy. Jumbo. To trafiliśmy znowu nie w porę, ale może uda nam się tutaj przyjść, jak będą tutaj to wędzić, smażyć, gotować. Co tu się dzieje? Tu się dzieje życie. Co tu się dzieje? Tu się dzieje życie.
Cała wioska chyba tu pracuje. Śmieją się. Jesteśmy trafili na strzelnicę. I akurat przestali. O. No i dowiedziałem się tutaj od pana, który siedzi w budce. Przejść nie można plażą niestety, bo teraz policja ma tu strzelanie. Powiedział, że nie wie jak długo to potrwa, bo oni o tym nie informują. Jak ktoś słyszy, że jest strzelanie, to wiadomo, że nie wolno chodzić. Lepiej tam też mówi nie iść, nie zaglądać. No wiadomo. Wojsko i policja lubi mieć swoje tajemnice. Mamy kolejny guest house koło nas. Nazywa się Bububu. Pan chce $25 za pokój. Idziemy zobaczyć jak wygląda pokój. Takie miejsce tutaj wspólne. O, aha. Z balkonem, z widokiem na morze. Chyba, że tu się przeniesiemy, Martynka, na te kilka dni potem. No, właśnie o tym mówię. Że nie będziemy tam siedzieli do gościa. Aha. Pięknie. No. No, super, a jest woda? Zobacz. Łazienka. Telewizory w każdym pokoju. Monia! No. Cool. Klasa wyżej. Tak? I z balkonem woda. Jest woda. No i gość tutaj ma pokoje. Po $20 za parę. Standard wyższy niż ten co my mamy. Ciekawy internet, bo tam gdzie jesteśmy teraz to internet działa bardzo szybko. Dobra, idziemy teraz tutaj. Dziewczyny idą na kawę, a ja pójdę tutaj. Jeżeli będzie otwarte. Do przybytku z czerwonymi latarniami. Martynka, masz pieniądze, nie? Proszę bardzo, tu jest piękna. Piękna kuchnia z opisem na Google. Jestem ponownie w lokalu z czerwonymi żarówkami. Dziewczyny siedzą. Ciekawy jestem tylko, czy mają otwarte. Znaczy nie to co jest za zasłonami, bo tam nie zaglądam nawet. Bardziej by mnie interesował sklepik. Jumbo! Czy browary otwarte? Czy zamknięte? O, nie ma kierowniczki. Smutny jestem. Kierowniczki nie ma. Ale może zaraz przyjdzie. Wszystko jest, piwko jest. Dziewczyny są zajęte, oglądają telewizję i mówiły, żeby podejść troszkę później. Za 5 minut mam podejść, bo one teraz są zajęte. No niestety ciągle zamknięte. Panie skończyły oglądać film. Powiedziały, że jak się skończy to otworzą, ale nie otwierają. Czekam.
Normalnie powiem wam, że opowieści o braku alkoholu na Zanzibarze są opowieściami. Bo to wygląda tak. I to jest naprawdę wioska. Wioska zabita dechami, jak widzieliście może wcześniej na filmach. Jak nie widzieliście, to zapraszamy na YouTube'a. Daniel Szysz. Jak podobają wam się takie widoki? Palma, ocean. Tutaj proszę bardzo. Martynka, piwko, bar. I słuchajcie, to już mówiłem o tym wczoraj, ale dzisiaj powtórzę. Płaciliśmy za piwo $5, jak nam gość przywiózł. A tutaj za płotem, dokładnie za płotem, bo tam jest nasz hotel, jest knajpa, w której się odbywają nocne imprezy. I w tej knajpie piwo kosztuje $2. Gdzie $2? Co ja gadam za głupoty? 4000, czyli dolar 600? Dolar 60? Taki mają tutaj, budują resorcik. Basen, bar mają, tutaj są imprezy wieczorne. No ale powiem wam, że 100% tubylców. Zerkaliśmy, jak to wygląda. Może dzisiaj przyjdziemy coś nagrać. Takie miejsce. A jaka pogoda? Obalamy mity. Brak alkoholu na Zanzibarze. Zobaczcie na to. Piwo Kilimandżaro. Tam cała lodóweczka. Tu pełne transportery. Tam alkohole. Jesteśmy w miejscowości Bu. Co prawda nie ma tu tubylców za dużo. Wszystko można kupić. 300 metrów stąd jest bar taki naprawdę tubylczy. Chyba za chwileczkę wrzucę jego zdjęcia. Także obalamy mity. I słuchajcie. Cena tego piwa tutaj w tym barze to jest 4000 ich pieniążków. Siedzą tu chłopaki w restauracji. Ośmiorniczkę sobie wyjęli. I co, smaczna? Dobra jest? To elegancko. Po browarku walą. Środek dnia. To jest piwko safari. Elegancko. Very good. Tam jeszcze kawałek drinka. Co to? No troszkę wygląda. To food? Ale oni to jedli na surowo? Słuchajcie, jest godzina 12:30. Tu chłopaki siedzą, dobrze się bawią. Rano byli na rybkach. Zobaczcie, jaki oni mają stosunek do dokumentów. W ogóle stosunek do śmieci. Naprawdę? Twierdzicie, że to Europa zaśmieca oceany? Na pewno troszkę, ale... Nie każdy z was, nie każdy z nas używa swojego rozumu. Naprawdę. No właśnie, a ja sobie idę spokojnie plażą. Gdzie idę? Na piwko. Tutaj jest nasz hotel. Tutaj jest teren niczyi. A tam jest ta restauracja, którą chyba już pokazywałem. Ta z basenem. Gdzie wieczorem jest od groma tutejszych, żeby nie powiedzieć tubylców. Bawią się. Wstęp tutaj, jak patrzyliśmy, jest 10 tysięcy. Czyli około $4. A piwo kosztuje 4000. Więc 5 piw w cenie wstępu. Co ja gadam? 2,5 piwa w cenie wstępu. Patrzcie, zaledwie parę minut temu mówiłem o śmieciach, a oni teraz to wszystko palą.
No to jesteśmy na obiedzie w tej restauracji tutaj, jak jest napisane. Zamówiliśmy sobie tak, zupę, samosy. Martynka zamówiła owoce morza, paterę. Monika? Królewskie krewetki. I czekamy. Zobaczymy, co nam tutaj pani jeszcze pokaże. Takie zamówienie. Zupa z kurczaka. Najprawdopodobniej rosło, no bo co innego. Nie krem, jak widać. Do tego dwa razy samosa. Jedna jest z wołowiną, a drugie z kurczakiem. I za to wszystko 9000 szylingów. Pani tu jeszcze przyniosła elegancką bułeczkę i pieprz. I słuchajcie, to wszystko, jak mówiłem, 9000 szylingów, to jest niecałe 4 dolary. Smacznego. A dziewczyny czekają. A tutaj mamy takie cuda, krewetki królewskie. Dwa sosiki. Do tego jeszcze ryż. No i to jest dwa razy więcej warte od tamtego. A na następnym talerzu wjeżdżają owoce morza. Czyli ryby, krewetki, ryż. Ale jeszcze są kalmary i ośmiornice. Tak jak mówisz, kalmary i ośmiornice. Słuchajcie, plaża. Normalnie jeszcze upał za 30 stopni na słońcu. Tu chłopaki biegają. Nawet sobie opony wkopali. Taki tor przeszkód zrobili. No szok. Normalnie szok. Mają chęci. Nikt im za to nie płaci. Nie ma klubu sportowego. Nie ma jednakowych koszulek. Nie ma diety. Nie ma odżywek. Ćwiczą. Chcą, to ćwiczą. Tam kolega oponę przywraca teraz na dół, ale wcześniej do góry ją zrobił. Normalnie szok. W tej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Plaża wieczorem. Mamy schody tutaj na ten falochron. No to zobaczymy, co tutaj widać, co słychać u góry.
O, ludzie! Normalnie dom tutaj, domy tu są. Nie wiem, czy to są jakieś socjalne, niesocjalne. Zaraz się coś dowiemy może, jest jakiś... Ale patrzcie, jaka promenada. Ławeczki, woda tutaj, te domy. Tam państwo odpoczywają sobie. Jumbo. Tutaj pani siedzą. No idziemy zobaczyć dalej, co tu się dzieje. No to już wiemy, co to jest. Taki lokalny ośrodek zdrowia. Taki POZ ich nie. Ale no nie, to chyba jest to z łóżkami, wiesz, to jest takie no, bardziej... Jakaś tak, tak, nie, i tam wiesz, wisi prawie kroplówka. Powiem ci, że wiesz, dziewczyny przyszły tutaj na badania. No. Gość przyjechał... Nie, może przyjął sobie w odwiedziny do kogoś. Może tak być. Idę zobaczyć do środka. Ciekawe, czy mnie wygonią, czy nie wygonią. Z wystancami mogą zrobić, najwyżej powiedzą, żebym wyszedł. A tak to wygląda. Wózki inwalidzkie. O. Jedna poczekalnia, druga poczekalnia. Tutaj klimatyzatory, wózki. Niesamowite. Jest już godzinę później, a tutaj panowie ciągle ćwiczą. Panowie chłopacy. Kurde, ale mają normalnie wydolność. Jak słonie. Godzina 18:20. Wchodzimy sobie spokojnie tutaj do kibelka. Ciach, ciach. Żadnej wody. Proszę bardzo. Żadnej wody. No tak nie może być. Bo jest tragedia, to jest po prostu. No i co, kolega sprawdzi. Gdzie mamy mieć wodę? No tutaj patrz. A tutaj koleżko? Patrz, halo? Prawo, lewo. Tam, weź sobie tam sprawdź jeszcze. Okay. Masz jeszcze jedno. Check-in. Słuchajcie, jest godzina 21. Wchodzimy sobie elegancko do łazienki, nie? Odkręcamy tutaj zawór. Nie ma ciepłej wody. Wiadomo, nie ma zdziwienia, Afryka, nie? Zaglądamy do zimnej wody. I tak będzie leciało przez 3 minuty albo minutę i zniknie. No niestety, wczoraj była. Znaczy dzisiaj, wczoraj nie było w ogóle wody, cały dzień. Dzisiaj woda się pojawiła. Dosłownie. O, proszę bardzo, tak to leci. Tak to leci. Dzisiaj woda się pojawiła dopiero rano o godzinie 10. Zdążyliśmy się okąpać troszeczkę i niestety. Niestety. Nie ma jej znowu. No jutro, daj Boże, opuścimy ten hotel. Pan tam jakieś robi problemy, no ale 2 dni bez wody. Tu się suba lekkie przegięcie. To są takie rzeczy. No co, Afryka? Jak tam mówią? Afryka.